Po 3 tygodniach intensywnego zwiedzania Kolumbii na kilka dni opuściłem kontynent i poleciałem na jedną z wysp na Morzu Karaibskim, która należy do Kolumbii, San Andres. W końcu mogłem sobie odpocząć na rajskiej plaży, leżąc pod palmami, chowając się przed gorącym słońcem, czytając książkę i co chwilę kąpiąc się w turkusowym, pięknym Morzu Karaibskim. San Andres ma 12 km długości i 3 km szerokości. Jest położona 700 km od Kolumbii, a tylko 190 km od Nikaragui. Teraz idę sobie wzdłuż morza. Trochę oddalam się od mojego mieszkania. Chcę zobaczyć, jak wygląda wyspa, powiedzmy, z drugiej strony, ale do końca na drugą stronę aż tam nie dojdę. Na wyspie mało nagrywałem, bo tylko w jeden dzień wybrałem się na plażę z aparatem, a pozostałe 3 dni nic nie robiłem. I tego wspaniałego czasu i rajskiego klimatu nie zepsuł mi nadniespodziewany wydatek, ponieważ okazało się, że muszę zapłacić 113 tysięcy kolumbijskich peso za wstęp na wyspę, o którym wcześniej nie wiedziałem. Jeśli ktoś chciałby wiedzieć, to plaża, przynajmniej ta plaża, gdzie jestem, jest ogrodzona, więc jest teren wyznaczony, gdzie można pływać. Są też ratownicy, więc myślę, że jest dość bezpiecznie, jeśli chodzi o pływanie. Many times lost in all these recent forces, and I miss say jam jam, go over on face on, you're like a ton, step on son, no walk alone, who I want on play on, get the fun and learn, don't do all alone, do all alone, who I want on face on, you're like a ton, step on son, no walk alone, who I want on play on, get the fun and learn. Cztery dni szybko zleciało i musiałem już wracać na kontynent. Kolejnym miejscem, jakie odwiedziłem, to Santa Marta, najstarsze miasto w Kolumbii z pięknym parkiem narodowym w okolicy, o którym będzie w następnym odcinku. Takim ładnym zachodem słońca żegnam się z San Andres. Mam nadzieję, że Wam też się podobało i jedziemy dalej. I want it black, 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 black. You are who? I think you said that.